błędy, które ułatwiają rozgrywkę, szalone mapy na expa, błąd na darmowe skiny, a to tylko kilka z wielu błędów, które w tym filmie przetestujemy, także oczywiście oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy do końca tego roku szkolnego chcielibyście dostawać same dobre oceny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, no to oczywiście możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli HexoCode, i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz lecimy! Okej, także pierwszym błędem jest to błąd na grę z samymi botami w nowym sezonie. I jedyne co musicie mieć do tego błędu to jakieś drugie konto, które posiada pierwszy poziom ogólny konta. I swój poziom konta taki ogólny możecie sprawdzić w zakładce kariera. No i tak jak tutaj widzicie, ja na tym koncie mam 3523 poziom konta. Natomiast oczywiście posiadam to drugie konto, które takowy poziom konta ma pierwszy. Co oczywiście dodawałoby mi zazwyczaj w świecie grę na boty. Dlatego w tym oto momencie sobie to konto zaproszę, no i właśnie wszystko przetestujemy sobie w grze. Oczywiście poza tym, że właśnie przetestujemy sobie grę na boty, no to przy okazji przetestujemy sobie błąd, który ma nam umożliwić wejście pod mapę. Także zobaczymy, czy to naprawdę działa. Okej, moi drodzy, także witam was oczywiście w grze, no i na zwyczajnie w świecie to drugie konto, no podczas gdy lecicie sobie busem, to może właśnie wyjść i tutaj mamy jakieś ziomali, także zobaczymy, czy to rzeczywiście są po prostu boty i przy okazji przetestujemy właśnie ten cały błąd na dostanie się pod mapę, tylko że kurde, oni nie wyglądają jakby byli właśnie botami. Okej, bierzemy sobie szybciutko skrzynkę, weźmy sobie te jakieś podstawowe itemy i dobra, ten ziomek jest botem i ten ziomek też jest botem, więc no po części można powiedzieć, że właśnie to działa, tylko że czemu on buduje tutaj, okej? No i tak jak widzicie, generalnie to działa, także no nadzwyczajnie w świecie gry na boty dalej działają. Natomiast mamy jeszcze właśnie drugą dość ciekawą rzecz, czyli dostanie się tutaj pod mapę, dokładnie na tej oto miejscówce, za pomocą generalnie auta, tylko że z tego co tutaj widzę, to no właśnie przeciwnicy nieco mi to właśnie utrudniają. Jedyne co musimy zrobić właśnie w tym oto pięknym gliczu, to wziąć sobie właśnie jakąś furkę, następnie sobie ją zaparkować, a bardziej w sumie nie zaparkować, tylko ją dokładnie wziąć do właśnie miejsca, które jest jeszcze niżej, tak? Musimy sobie to wziąć dokładnie na najniższe miejsce tutaj w tej mapie. Także dobra, przeparkowujemy sobie, cyk, cyk, cyk. I dokładnie w tym oto miejscu, na samym początku musimy sobie właśnie tutaj zniszczyć wszystko dookoła, czyli na przykład o, tutaj coś takiego, tutaj coś takiego. I w tym oto momencie jedyne co musimy zrobić, to jechać tyłem i właśnie w idealnym momencie sobie wyskoczyć. Także dobra, zobaczmy dokładnie to w ten oto sposób. Okej. Dobra, cyk i o! Co jest? I... Ej, dobra, rzeczywiście, co jest grane? Ej, dobra, także udało się z tego, co widzę. I w tym oto momencie generalnie jesteśmy poza mapą. Tak jak widzicie, tutaj jest tekstura. To właśnie widzą wasi wrogowie. Okej, i przez to normalnie mogę przez to strzelać. Okej, także tak jak widzicie, no ten oto błąd generalnie działa. Czy tutaj da się dostać gdzieś indziej jeszcze? Okej, zobaczmy sobie... Aha, tutaj nawet tego się nie da zniszczyć, kozacko. Dobra, spróbujmy wejść sobie dokładnie... A weźmy sobie tutaj, okej, także tak jak widzicie, no generalnie możemy sobie normalnie tutaj jeszcze przez to też strzelać. Ej, to możemy sobie wyjść, tak o? Czekajcie, nie mogę, teraz klikam spację i to nie działa, ale dobra, zobaczmy czy przez to można na przykład strzelać, dobra, weźmy sobie tutaj, o, cyk. I normalnie to działa. Okej, dobra, no to jest naprawdę mega mocne. Także tak jak widzicie, no tutaj pierwszy błędzik działa na wejście pod mapę. Przy okazji właśnie gra na boty też działa, także myślę, że naprawdę się zapowiada mega dobrze ten odcinek. Okej, także teraz przechodzimy do błędu na nieskończonego expa, oczywiście poprzez mapkę w trybie kreatywnym. Także oczywiście na samym początku musimy sobie wpisać ten oto kodzik i rzeczywiście mamy taką oto mapę. Także dobra, zobaczmy co tutaj ta mapa nam oferuje, ponieważ podobno mamy dostać naprawdę całkiem sporo właśnie expa, także zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie.
Okej, także witam was na tej oto jakże wspaniałej mapce. Na samym początku musimy wziąć sobie grappler i podobno na tej mapie w ogóle nie trzeba czekać. No, generalnie można, ponieważ po 15 minutach zazwyczaj tego expa ma się więcej, ale da się tutaj też właśnie zdobywać tego expa bez czekania. Także idziemy sobie do właśnie rifta i znowu mi zalicza poziom od początku. Naprawdę mega kozacko, mam nadzieję, że Epic to kiedyś naprawi. Okej, w tym momencie idziemy sobie do pierwszego przycisku, który ma nam zapewnić właśnie tak zwane expa. Ten przycisk jest tutaj i z tego oto miejsca idziemy sobie do prawej i w tym oto miejscu, dokładnie tutaj, powinien być właśnie przycisk, którego tutaj generalnie nie widzę, co mnie troszeczkę niepokoi. Dobra, jest jednak ten przycisk. Klikamy go i mamy 600 expa. To nie jest aż tak źle. Dobra, jednak 1000. Jednak się powoli nabija. Dobra, idziemy do kolejnego przycisku. Zobaczmy, ile tutaj maksymalnie bez żadnego czekania i z troszeczkę mniejszym expem właśnie dostaniemy ogólnie na tej mapie. Okej, jesteśmy w drugiej lokacji i idziemy sobie teraz po kolejny przycisk, który jest gdzieś koło tego oto tutaj rybiarza. I o, rzeczywiście, jest tutaj taki przycisk. Okej, dostaliśmy 3000 expa, tutaj odbieramy kolejne 3000 już, okej? No, leci to naprawdę całkiem ciekawie. Idziemy sobie do jeszcze jednego przycisku, więc już około 10 właśnie tysięcy odebraliśmy, co jest całkiem dobrym wynikiem, jak na to, że nie musiałem nic czekać. Okej, idziemy do ostatniego przycisku, zobaczmy, co tutaj właśnie dostaniemy. Idziemy tutaj, tutaj i pod mapą dokładnie w właśnie tym oto miejscu gdzieś. Tutaj powinien być przycisk. Jest, rzeczywiście, okej. I dostaniemy z niego, okej, też całkiem ciekawą ilość. Także wybiliśmy około 20 tysięcy expa, coś takiego, w dosłownie jakąś minutę, co akurat myślę, że jest wynikiem całkiem ciekawym. Więc, moi drodzy, teraz przetestujemy błąd na właśnie darmowe skiny, także zobaczymy, czy to rzeczywiście działa. Oczywiście po raz kolejny sobie tutaj wpisujemy taki kodzik i rzeczywiście mamy mapkę All Skins 1v1, okej, także zobaczmy, czy to rzeczywiście jest prawda. No i oczywiście przypomnę, że jeżeli wy chcecie więcej jakiegoś testowania błędów, ponieważ generalnie kiedyś była ta seria, ale po prostu ją przerwałem i teraz jakby powraca, więc jak chcecie więcej filmów z niej, to oczywiście zostawcie tutaj łapeczkę do góry, a my widzimy się na tej mapie. Okej, moi drodzy, także jestem na tej oto mapce i w tym momencie mamy tutaj skins i generalnie chyba z tego co widzę musimy mieć skina Mystic, także okej, idziemy sobie oczywiście do szafki, no i w tym oto momencie zamiast właśnie meduzy ubieramy sobie skina Mystic, czyli no skina, który definitywnie pozwala się przemieniać w każdego innego, więc mamy tutaj jeszcze coś takiego jak Unreleased Props, czyli takie niewydane dotąd propy, kozacko, tylko że my idziemy sobie do właśnie tutaj skinów, bo to nas bardziej ciekawi. Okej, jest tutaj tego definitywnie dużo i przy okazji mamy jeszcze jakiegoś rodzaju skin donatora. Okej, całkiem ciekawie. Dobra, przydałoby się wziąć jakąś ogólnie właśnie brońkę do eliminacji tych gwardzików. Zobaczymy, jak to się tutaj sprawdza, więc weźmy sobie właśnie pompkę z tego sezonu i wracamy do miejsca, w którym w sumie przed chwilą byliśmy, czyli do tutaj zakładki skins. Okej, używamy. No jest tego dużo, więc sprawdźmy na przykład, czy możemy sobie wziąć skina takiego ikonika. Uznajmy, że bardzo bym go chciał, więc go sobie tutaj wyeliminuję. W tym momencie sobie go właśnie ubieram, okej. Także sobie go właśnie zakładam. Dobra, mamy skina ikonika i w tym momencie klikamy Keep Current Skin. Okej, no i w tym oto momencie, czysto teoretycznie, powinienem mieć właśnie tego skina cały czas. Także zobaczmy, czy rzeczywiście to jest prawda. Dobra, więc oczywiście normalnie powinniśmy od Foldy Mage'u stracić tego skina, ewentualnie po czasie. Dobra, więc uwaga, czy dostanę tutaj tutaj nie ma Foldy Mage'a. Dobra, jest coś, czym generalnie mogę sobie na przykład zadać sam damage. Chyba niekoniecznie. No, jedynym wymogiem jest to, że musicie mieć skina Mystic. Tutaj też mamy jakieś takie skiny, jakby, co to są w ogóle za skiny? I czemu one się tutaj aż tak nie wczytują? Dobra, tutaj mamy coś takiego, okej, wygląda to całkiem spoko i o, rzeczywiście w tym momencie się potwierdziło, że jak najbardziej mogę mieć tego skina cały czas i on mi nie zniknął, także spoko. Dobra, zobaczmy sobie na przykład jakiegoś skina, mamy Travisa. Dobra, weźmy sobie, tutaj są takie defaultowe, tu jest coś takiego, ej, to jest mega mocne, dobra. Bierzemy sobie skina tego, Aresa, to jest skin Aresa, tak? Z tego co wiem, on jest jeszcze właśnie chwilowo niedostępny i jak ja mam tutaj sobie
generalnie go aktywować. Co jest grane? Ok, keep your skin. Aha, dobra, w tym momencie on się zdjął, bierzemy skina Aresa. Dobra, i teraz się w niego przemieniamy. Zobaczmy, czy to zadziała. I co jest grane? Normalnie mamy skina Aresa, czyli skina, który będzie dopiero w nadchodzącej ekipie. No, myślę, że całkiem ciekawa opcja, jakby nie patrzeć, żeby sobie przetestować jakieś skiny, remove builds. Ok, także no, po części ta mapa działa, ponieważ no niestety musicie mieć skina Mystic, żeby właśnie sobie nią jak najbardziej pykać, co nie? W sensie, żeby tutaj się jak najbardziej przebierać, co nie? Możemy sobie zmienić też kolor w ogóle tutaj tego, całe tło. Okej, weźmy sobie to. Okej, wygląda mega ciekawie. Także, tak czy siak, myślę, że mapa naprawdę całkiem ciekawa i warta w sumie uwagi, jeśli macie skina Mystic. No i co? To już by było na tyle. Myślę, że jeśli co, chcecie kolejny film z błędów, to po prostu zostawcie tu łapeczkę do góry. A jeśli obejrzeliście ten film do końca, w komentarzu możecie napisać błąd. A ja postaram wam się przypiąć wtedy serduszko, także no, to tyle. Yo!